Żeby dostać się do szkoły dowodzenia, kadeci muszą zdać trudne egzaminy wstępne, m.in. z matematyki. Główny egzaminator Graf potrzebuje twojej pomocy w ocenianiu testów kolejnej grupy kandydatów. Ostatni krok w zadaniu z mnożenia macierzy to iloczyn macierz A razy macierz B razy macierz C, gdzie A, B i C to macierze kwadratowe. Którzy z kandydatów na poniższej liście podali poprawnie wyrażenia równoważne z powyższym iloczynem? Zaznacz odpowiedzi, które są poprawne dla dowolnych a, b i c. Dla dowolnych macierzy kwadratowych a, b i c. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zachęcam Was do zatrzymania w tym miejscu tego filmu i zastanowienia się, które z tych wyrażeń dla dowolnych macierzy kwadratowych a, b i c są równoważne z tym wyrażeniem, z tym iloczynem. Ok, jeżeli spróbowaliście samodzielnie, to zastanówmy się teraz wspólnie nad odpowiedzią każdego z kandydatów. Pierwsza odpowiedź to B, A, C, czyli też iloczyn, ale zmieniona została kolejność. A widzieliśmy już w poprzednich filmach, że mnożenie macierzy nie jest przemienne. Zatem ta odpowiedź nie będzie prawdziwa dla dowolnego zestawu macierzy A, B i C. Bernard mówi, że wyrażeniem równoważnym jest A razy C razy B. Wiemy już, że jest to równoważne z wyrażeniem A razy C razy B. I znowu została zamieniona kolejność mnożenia. Macierze B i C zamienione są miejscami. Ponieważ mnożenie macierzy nie jest przemienne, to jeżeli zmienimy kolejność, to wynik mnożenia też się zmieni. Wartość tego wyrażenia ulegnie zmianie. Na pewno nie zadziała to dla dowolnych A, B i C. Wykreślamy. A razy B razy C. Widzieliśmy już wcześniej, że mnożenie macierzy jest łączne. Czyli to wyrażenie jest równe. A razy b i poza nawiasem razy c. A to oczywiście jest równe a razy b razy c. Czyli Karn odpowiedział: Dobrze, to wyrażenie jest równoważne z wyrażeniem a razy b razy c dla dowolnych macierzy kwadratowych a, b i c. Jeszcze dwóch nam zostało. To wygląda na jakieś zupełnie niepotrzebne szaleństwo, ale sprawdźmy dokładnie, o co tu chodzi. Przede wszystkim jeżeli trzymamy się poprawnej kolejności, to do macierzy również ma zastosowanie własność rozdzielności. Czyli ta pierwsza część, przepiszmy to może jeszcze raz, ta pierwsza część może zostać przekształcona w ten sposób. Możecie teraz zatrzymać film i przeliczyć to dla sprawdzenia na jakimś prostym przykładzie, na przykład dla macierzy 2 na 2 Ta pierwsza część jest równa ABC plus a Razy A. Możemy zapisać jako A kwadrat. I odejmujemy A kwadrat. No i widać, że te dwa wyrazy zniosą się wzajemnie. A kwadrat minus A kwadrat to 0, a dokładnie będzie to macierz zerowa. A jeżeli macierz zerową dodamy do macierzy A razy B razy C, to otrzymamy A razy B razy C. Ta odpowiedź jest trochę dziwna, podchwytliwa i zaskakująca, ale jest poprawna. To wyrażenie jest równoważne z tym wyrażeniem. I w ostatnim mamy A razy B plus C. To trochę bez sensu zamieniać mnożenie na dodawanie z nadzieją, że może się uda. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale ta odpowiedź na pewno nie jest poprawna dla dowolnych macierzy A, B i C. Macierzy B i C tutaj nawet nie mnożymy.